Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o Trading Bocie. Tym razem wyjaśnię i przedstawię, w jaki sposób zaimplementowałem składanie zlecenia buy na giełdzie w trybie market. Także kolejny tutaj krok w tym bocie za nami. Myślę, że już niedługo będzie można go przetestować, tym bardziej, że dodałem ciekawą opcję, która tak naprawdę będzie w dobry sposób to umożliwiała. Parę słów wstępu. Tak jak wspomniałem wcześniej, bot działa w najprostszym możliwym scenariuszu, jaki przyszedł mi do głowy, a to oznacza, że zaimplementowałem w nim funkcjonalność kupowania i sprzedawania, ogólnie składania zleceń w trybie market. Tryb ten market, zgodnie z tym, co jest napisane w dokumentacji giełdy Binance, polega na tym, że bot składa zlecenie, które jest wypełniane najbardziej korzystną pozycją z orderbooka, także tutaj nie komplikujemy, nie wystawiamy jakichś limitów i tego typu innych operacji. Po prostu działamy w trybie market i tryb market, tutaj przedstawiam teraz na ekranie, bot będzie działał w trybie market, czyli dokładnie w tym trybie, który obecnie byśmy wykorzystywali, korzystając bezpośrednio z interfejsu przeglądarkowego właśnie tej giełdy. Oczywiście pełen kod źródłowy tego bota znajduje się na GitHubie i tutaj również można śledzić moje postępy prac w tym zakresie. Może parę słów jeszcze o implementacji, bo również dodałem parę ciekawych rzeczy. Oczywiście zwracam uwagę, że tutaj będą potrzebne wartości API Key i API Secret dla giełdy Binance, także osoby, które chcą sobie tego bota testować, zapraszam, aby te właśnie wartości API Key i API Secret z giełdy Binance sobie wygenerowały i gdzieś tam trzymały. Ja jeszcze może w jednym z kolejnych odcinków tej serii pokażę dokładnie, gdzie to trzeba zrobić. Tutaj dodałem również parametr test mode, który oznacza, że bota można uruchomić w trybie testowym. W trybie testowym, aby go uruchomić, należy tutaj podać wartość 1. Obecnie mamy wartość 0. Aby uruchomić go w trybie testowym, należy podać wartość 1. I to będzie oznaczało tyle, że bot ten będzie oczywiście śledził, wykonywał wszystkie operacje na wartościach pobieranych z Binance'a, ale nie będzie składał zleceń kupna i sprzedaży na giełdzie. Będzie natomiast zapisywał taką informację, że takie zlecenie byłoby złożone w pliku w logu, który oczywiście znajduje się tutaj pod tą ścieżką, którą również będziecie musieli sobie zdefiniować. Także wszelkie operacje zapisywane, właśnie wykonywane przez bota, będą w tym pliku zapisywane, dzięki czemu będzie można sobie na spokojnie przeanalizować, czy bot złożyłby odpowiednie zlecenie na giełdzie. Tutaj również zmieniłem nazwy. Buy percentage down oznacza, o jaką wartość cena ma spaść, czyli tutaj o 2%, aby złożyć zlecenie kupna, i o jaką cenę, o jaką wartość procentową cena ma wzrosnąć, aby dokonać, złożyć zlecenie sprzedaży. Implementacja po stronie kodu źródłowego oczywiście tutaj też jest widoczna na ekranie. Efekt działania tego, co tutaj opisuję, jest widoczny właśnie w oknie programu. Natomiast ja tutaj omówię bardziej czytelną wersję, oczywiście pochodzącą z loga. I takiego loga każdy testujący będzie oczywiście miał na swoim komputerze, będzie mógł go przeglądać. I tutaj może te parę kroków omówię, bo to nie sądzę, żeby się zmieniło już w finalnej wersji bota. Także śledzimy cenę, pobieramy ją co minutę. Następnie wyliczamy średnią z 5 ostatnich pobrań, zgodnie z tym, co mamy w pliku tekstowym, czyli tutaj average 5, czyli potrzebna nam jest 5 wartości, aby tą średnią wyliczyć. Oczywiście, jeśli będzie ich mniej, to bot wyliczy wartość średnią z tej mniejszej liczby pobrań.
i tutaj następnie sprawdza, czy zmiana ceny jest odpowiednia, aby złożyć zlecenie buy. Tutaj widzimy, że cena spadła o prawie 7%, co jest zgodne z tym, aby założyć zlecenie typu buy, ponieważ chcieliśmy, aby ta wartość spadła przynajmniej o 2%. Dlatego za posiadane BTC w parze ETH BTC kupiliśmy BTH i przepraszam, kupiliśmy ETH i to zlecenie zostało wypełnione dwoma transakcjami o wartościach tutaj przedstawionych właśnie w logu. I każda tego typu operacja będzie przez bota zapisana właśnie w ten sposób, co mam nadzieję będzie dawać w pełni czytelność jego funkcjonowania i możliwość weryfikacji i analizy tego, w jaki sposób on działa i czy działa tak, jak sobie to założyliśmy i tak, jak to ustaliliśmy w pliku konfiguracyjnym. Oczywiście log znajduje się również tutaj pod ścieżką podaną w pliku konfiguracyjnym. Tutaj, jeśli byśmy w kolejnym uruchomieniu bota zdecydowali się włączyć go dla innej pary, przykładowo ADA BTC, to oczywiście będziemy mieć oddzielny plik z ceną tego właśnie tej pary walutowej. I może jeszcze rzut oka, jak to wygląda po stronie Binance. I tutaj widzimy, że bot właśnie założył zlecenie buy typu market dla pary ETH BTC, co jest zgodne z informacją, która znajduje się w naszym logu. Widzimy, że to zlecenie 2052 właśnie w ten sposób zostało zrealizowane i się odbyło. To wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek poświęcony naszemu botu. Mamy już złożenie zlecenia kupna, następnie zostało nam zlecenie sprzedaży i myślę, że każdy z Was będzie mógł sobie to testować i uruchamiać. Oczywiście jeszcze wyjaśnię, w jaki sposób należy to zrobić. Oczywiście zapraszam do zgłaszania pytań pod tym filmem w komentarzach i zgłaszania również swoich sugestii. Dziękuję, na ten moment to już wszystko, cześć.